Polskie Radio Rzeszów. Wybory samorządowe 2018. Debata wyborcza. 5 minut po godzinie 11 przy mikrofonie Małgorzata Iwanicka. Witam kandydatów na prezydenta Mielca, a do studia przybyli w kolejności alfabetycznej. Zdzisław Nowakowski z Komitetu Wyborczego Nasz Mielec. Dzień dobry Państwu. Andrzej Skowron z Komitetu Wyborczego Nowy Mielec Andrzeja Skowrona. Dzień dobry Państwu. I Jacek Wiśniewski z Komitetu Wyborczego Razem dla Ziemi Mieleckiej. Dzień dobry Państwu. W studiu nie pojawił się Fryderyk Kapinos z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, którego także zapraszaliśmy. Otrzymaliśmy z jego biura wyborczego następującą informację i tu cytuję. W związku z tym, że pan Fryderyk Kapinos pełni funkcję prezydenta miasta Mielca i ma wiele bieżących problemów do rozwiązania oraz umówione wcześniej ważne spotkania, nie będzie mógł uczestniczyć w czwartkowej debacie radiowej. Nie ma także z nami Grzegorza Ziomka z Komitetu Wyborczego Wyborców Kukiz 15. Przesłał nam wczoraj informację, którą również zacytuję. Dziękuję za zaproszenie, ale nie będę w stanie dołączyć do debaty z przyczyn zawodowych. Delegacja. Gdyby byli skłonni Państwo przełożyć termin, to proszę o kontakt. Niestety nie możemy przełożyć terminu debaty, dlatego odbędzie się ona w gronie 3 kandydatów. I teraz przypomnę krótkie zasady debaty. Pierwszym punktem będzie autoprezentacja kandydatów. Po czym część merytoryczna, w której skupimy się na sprawach ważnych dla miasta, czyli na budżecie, wizji rozwoju miasta i najważniejszych inwestycjach, na przykład jak jakość, czy jakości powietrza. Potem będzie też czas na pytania zadawane bezpośrednio przez jednego kandydata do wybranego kontrkandydata. Na koniec dostaną panowie czas, by zaapelować do wyborców, by wybrali panów podczas zbliżających się wyborów samorządowych. Ostatnim punktem debaty będzie zaproszenie na kolejną debatę. Czas na rozpoczęcie autoprezentacji. Każdy z kandydatów ma 1,5 minuty do dyspozycji. I tutaj zaczniemy alfabetycznie od pana Zdzisława Nowakowskiego z Komitetu Wyborczego Nasz Mielec. Już pan czeka na uruchomienie czasu, czas start. Jestem mielczaninem z urodzenia. Aktualnie pełnię funkcję dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, a także społecznie kieruję Katolickim Centrum Edukacji Młodzieży KANA. Moje osiągnięcia zawodowe dotyczą głównie szeroko rozumianej edukacji zawodowej oraz informatycznej i na tym polu nawiązanie współpracy z instytucjami okołobiznesowymi, głównie z mieleckimi przedsiębiorcami. Owocem tej współpracy, a także poparte umiejętnościami związanymi z pozyskiwaniem funduszy unijnym, było wybudowanie w Mielcu bardzo nowoczesnego ośrodka Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania, w którym uczniowie oraz osoby dorosłe podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. W obszarze edukacji także chciałbym wskazać na to, że zainicjowałem, a także organizowałem 9 mieleckich festiwali nauki i techniki, promujących wśród młodych mielczan naukę i technikę. W przypadku miasta Mielca, miasta przemysłowego, jest to w moim przekonaniu rzecz niezmiernie ważna. Dzięki nawiązaniu współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie udało nam się uruchomić w Mielcu zamiejscowy oddział dydaktyczny tej uczelni. Na przestrzeni 8 lat zostało wypromowanych ponad 250 inżynierów dla mieleckich przedsiębiorców. Mam szerokie doświadczenia w pracy w samorządzie. Przez 3 kadencje byłem przewodniczącym Rady Miejskiej w Mielcu, a przez 4 lata radnym sejmiku województwa podkarpackiego. I na koniec, podsumowując, generalnie umiem słuchać i pracować w dobrze rozumiejącym się zespole. Dokładnie. W czasie kolejny kandydat, czas na autoprezentację, Jacek Wiśniewski z Komitetu Wyborczego Razem dla Ziemi Mieleckiej. Jacek Wiśniewski, kandydat na prezydenta miasta Mielca. Jestem mielczaninem, trenerem, nauczycielem, kuratorem społecznym, prezesem uczniowskiego klubu sportowego, dyrektorem szkoły. Absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, trenerem drugiej klasy w piłce siatkowej. Ukończyłem kurs organizacji zarządzania oświatą, szkołę liderów. Od lat jestem związany z oświatą. W latach 2001-2012 pełniłem funkcję asystenta i pierwszego trenera zespołu siatkówki kobiet w Mielcu. W latach 2012-2016 pełniłem obowiązki wicedyrektora do spraw dydaktycznych. Od września 2016 roku jestem dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Mielcu, gdzie pracuję do dzisiaj. Jestem młodym, dynamicznym człowiekiem, od lat związanym ze sportem, pracą z dziećmi i młodzieżą. Angażuję się i wspieram liczne działania społeczne, które dają mi ogromną satysfakcję i poczucie dobrze spełnionego obowiązku. Lubię pracę, spotkania z ludźmi, którzy inspirują mnie do realizacji kolejnych projektów.
Mam 42 lata, jestem żonaty i mam troje dzieci. Jestem kandydatem na urząd prezydenta miasta Mielca. Nawet przed czasem się pan zmieścił, więc jak pan chce coś jeszcze dodać, ma pan czas antenowo. Dziękuję bardzo, na pewno skorzystam w kolejnej części. No dobrze, to teraz czasy tutaj przeskoczyłam, jeżeli chodzi o alfabet oczywiście. Powinien być wcześniej pan Andrzej Skowron, za to przepraszam, ale na pewno to wyrównamy. Pan Andrzej Skowron z Komitetu Wyborczego Nowy Mielec Andrzeja Skowrona. Czas, momencik dla pana teraz będzie, jeżeli chodzi o autoprezentację, dlatego już tutaj panu włączamy i może pan mówić. Podobnie jak moi kontrkandydaci, jestem mielczaninem od urodzenia. Lat 47, żonaty, trójka dzieci. Jeśli chodzi o moje kwalifikacje zawodowe czy samorządowe, przedstawiają się następująco. Obecnie pełnię funkcję prodziekana Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania w Mielcu. Oprócz tego jestem starszym wykładowcą tej uczelni. Zajęcia, które prowadzę, wykłady i ćwiczenia oscylują głównie wokół samorządu terytorialnego. Stąd to przygotowanie teoretyczne, które wiąże się jak gdyby również z pewnym przygotowaniem praktycznym. Z tego względu, że przez 3 kadencje jestem radnym Rady Miejskiej w Mielcu. Poprzednie 2 kadencje, teraz obecnie, aktualnie ta obecna kadencja. Także doświadczenie jest tutaj spore, tym bardziej, że pełniłem również funkcję przewodniczącego. Najpierw komisji związanej z ochroną środowiska. W tej chwili natomiast jestem wiceprzewodniczącym Komisji Gospodarki i Finansów. Także tutaj łączę jak gdyby teorię z praktyką. Moje zamiłowania, mogę o moich zamiłowaniach powiedzieć, oprócz takich stricto naukowych, związanych rzeczywiście z funkcjonowaniem uczelni, z konferencjami, z prowadzeniem zajęć, również moje takie dodatkowe jak gdyby hobby, to jest przede wszystkim rekreacja, sport, różnego rodzaju wyjazdy. Dziękuję, wszystko. Zgadza się, poznaliśmy trochę pana, ale teraz przybliżymy się do panów programu, bo do zadań prezydenta miasta należy przygotowanie projektów uchwały Rady Miasta. Już niedługo koniec roku i gdyby panowie zostali wybrani na prezydenta Mielca, wówczas będziecie musieli przygotować nowy budżet dla miasta. Jaki mają panowie na niego pomysł, co koniecznie będzie się w nim musiało zawierać? I tu znów wrócę do kolejności alfabetycznej. Zaczyna pan Zdzisław Nowakowski z Komitetu Wyborczego Nasz Mielec. Czyli już po raz drugi jako pierwszy, tak? Tak. A ile mam czasu na to? Proszę mówić 2 minutki. Dobrze. Problemem miasta Mielca w chwili obecnej jest to, że niestety w budżecie miasta Mielca w tym roku pojawia się już deficyt budżetowy na poziomie 28 milionów złotych około. Jednocześnie prognoza finansowa na najbliższe lata wskazuje, że ten budżet może się w 2023 roku, czyli pod koniec przyszłej kadencji, powiększyć aż do 190 milionów złotych. I to jest największy problem w moim przekonaniu naszego miasta. O tyle mnie to niepokoi, ponieważ w 2014 roku, kiedy kończona była poprzednia kadencja, miasto Mielec miało nadwyżkę budżetową w wysokości około 30 milionów złotych, także dodatkowe środki finansowe na budowę hali sportowej z Ministerstwa Sportu. Zatem były zabezpieczone pieniądze na to, aby rozpocząć budowę hali sportowej. W chwili obecnej ta hala sportowa jeszcze nie została i ta inwestycja nie została rozpoczęta. Kwota na tę halę to 136 milionów. Zatem największym problemem dla naszego miasta będzie zbudowanie takiego budżetu, aby rzeczywiście starczało środków na szereg innych dodatkowych zadań. Może tyle na ten moment. Na ten moment. Dobrze, to skończył pan trochę przed czasem. I teraz to samo pytanie, czyli przygotowanie budżetu, co koniecznie się powinno się w nim znaleźć? Jakie pan Andrzej Skowron z Komitetu Wyborczego Nowy Mielec Andrzeja Skowrona ma pomysł właśnie na budżet miasta Mielca? Czas start. Niewątpliwie chyba najważniejszym takim zadaniem na samym początku, myślę tutaj o nowym prezydencie miasta Mielca, będzie zwrócenie uwagi na sytuację tak zwaną wyjściową na samym wstępie. Chodzi o to, że trzeba będzie przygotować tak zwany bilans wejścia, czyli zapoznać się rzeczywiście z sytuacją finansową miasta, jak ona aktualnie wygląda, bowiem podstawowym problemem jak gdyby naszego miasta w tej chwili to jest zwiększający się z roku na rok deficyt. Tym bardziej,
że na ostatniej sesji roboczej wprowadzono do wieloletniej prognozy finansowej zadanie budowa hali widowiskowo-sportowej na kwotę 146 milionów złotych. Z czym to się wiąże? Wiąże się to oczywiście ze zwiększeniem deficytu na nie tylko na rok 2019, ale na kolejne lata. A wiadomo jest, że deficyt trzeba będzie z czegoś pokryć, a więc albo poprzez emisję obligacji, albo poprzez zaciągnięcie kredytu długoterminowego. I to jest bardzo poważny problem już na samym wstępie, mówiąc tylko i wyłącznie o jednej inwestycji, ale bardzo poważnej, bo na kwotę w granicach 140 milionów złotych. Natomiast zwróćmy uwagę na to, że sam budżet miasta Mielca wynosi, jeśli chodzi o dochody, wynosi około 300 milionów. Także zwróćmy uwagę na to, że jedna inwestycja to jest prawie połowę budżetu miasta Mielca. A więc podstawowym zadaniem jak gdyby na wstępie będzie oczywiście podjęcie decyzji, co dalej tutaj, co dalej robimy, jeżeli chodzi o przygotowanie budżetu na nowy rok, tak, na 2019, z uwzględnieniem oczywiście kolejnych lat. A więc bardzo trudna decyzja, uważam, i obawiam się, że takie mogą być niepopularne działania oczywiście podjęte, w zależności od tego, jakie rozwiązania zostaną na wstępie przyjęte. A te niepopularne rozwiązania to na przykład podniesienie podatków lokalnych, między innymi podatku od nieruchomości. Na pewno nie chciałbym, żeby do tego doszło. To propozycje albo założenia budżetowe według Andrzeja Skowrona, a jak będzie przygotowywał nowy budżet dla miasta Mielca Jacek Wyśniewski z Komitetu Wyborczego Razem dla Ziemi Mieleckiej. Proszę Państwa, tak się przysłuchuję tej decyzji dotyczącej budżetu. Też budżet analizuję i przyglądam się jemu. Słucham to, co mówi pan Andrzej Skowron, który mówi, że jeżeli zostanie prezydentem miasta Mielca, on będzie się musiał przyglądać temu budżetowi. Pan Andrzej tworzył ten budżet i ten jest na bieżąco z tym budżetem. My jesteśmy w tej niezręcznej sytuacji, że poznajemy ten budżet na podstawie dokumentów i na podstawie analiz i na podstawie doniesień, które do nas docierają. Ja powiem tak, przyglądając się budżetowi zauważyłem, że najpierw jest deficytu 86%, potem pojawiło się kolejne 40 milionów, a teraz w prognozie do 2020 roku mamy 190 milionów. To są ogromne pieniądze i śmiem twierdzić, że jeżeli objąłbym funkcję prezydenta miasta Mielca, najpierw musiałbym przeprowadzić, tak zastanawiam się nad tym, żeby przeprowadzić audyt budżetu, żeby dowiedzieć się dokładnie z czego wynika to zadłużenie miasta, bo co sesję jest wprowadzana nowa uchwała mówiąca o tym, żeby zwiększyć deficyt budżetu. Więc bardzo mocno się zastanawiam nad tym, żeby przeprowadzić audyt i wtedy będą realne koszty naszego miasta. Dziękuję. I to tyle. A teraz wrócę też, oczywiście jeszcze nie wykorzystam pan pełnego czasu, ale wracam do pytania, bo tutaj wszyscy panowie zwrócili uwagę na to, że budowa, największym wydatkiem w Mielcu jest obecnie budowa hali sportowej. Został już wybrany wykonawca. Mimo sporego dofinansowania na ten obiekt z Ministerstwa Sportu i Turystyki, jak panowie wszyscy mówią, miasto ma przed sobą spory wydatek. I jak panowie sobie z nim poradzą? Skoro jest już wykonawca, a wiem, że każdy z panów uprawia sport i rozumiem, że to dla panów ważna dziedzina życia, będzie, jeżeli panowie zostaną prezydentami. Co z halą sportową w Mielcu? Teraz zaczniemy od końca, czyli od pana Jacka Wiśniewskiego z Komitetu Wyborczego Razem dla Ziemi Mieleckiej. Czas start. Ja najpierw chciałbym powiedzieć i poruszyć temat wielkiej niefrasobliwości dotyczącej właśnie zburzenia hali, nie mając konkretnego pomysłu, co dalej z tą halą zrobić i analizy, co ewentualnie będzie w wypadku, kiedy koszty budowy hali nam wzrosną. Ja co mogę zrobić? Przede wszystkim najpierw zaapelować do prezydenta miasta Mielca, żeby nie podejmował pochopnych decyzji przed wyborami, żeby dał szansę nowej władzy, nowym ludziom do podjęcia tej decyzji. Na pewno bardzo ważnym etapem będzie etapowanie tej budowy. Ludzie i społeczeństwo potrzebują przede wszystkim hali. Hali sportowej, bo sport mielecki opiera się na grach zespołowych i brakuje nam bardzo czy do piłki siatkowej, czy do piłki ręcznej tego obiektu i do rekreacji, bo hala sportowa zawsze była wykorzystywana też do zajęć rekreacyjnych dla różnych grup. To jest kluczowe. Musimy
przyglądnąć się projektowi i musimy go etapować. Moim zdaniem to, co jest powiedziane, że hala sportowa czy cały obiekt może powstać w ciągu 24 miesięcy za kwotę 138 milionów, ja bym podzielił to na dwa etapy. Pierwszy etap budowa samej hali i skróciłbym czas budowy nawet do 16 miesięcy, żeby powstała tylko hala. Natomiast w późniejszym okresie skupiłbym się tylko na basenie. I to jest taka moja wizja, takie moje rozwiązanie, ale musi zadziałać wiele czynników, żeby można było to zrealizować. To już będzie pana problem, gdy pan zostanie prezydentem Mielca. Nie wykorzystałby pan pełnego czasu. A teraz jaki pomysł na to, co zrobić już z wybranym wykonawcą, jak poradzić sobie z budową hali sportowej w Mielcu? Teraz poprosiłabym o odpowiedź pana Andrzeja Skowrona z Komitetu Wyborczego Nowy Mielec. Andrzeja Skowrona. Tu momencik, tylko uruchomię czas, żeby było sprawiedliwe. Wszystkim proszę, czas start. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Mielcu przed sesją wydałem oświadczenie, gdzie prosiłem, aby na tej sesji nie podejmować tak ważnych decyzji, które mają swoje konsekwencje w przyszłości. I będą one dotyczyć przede wszystkim nowo urzędującego prezydenta i nowo urzędującej rady. Więc tutaj była taka wola z mojej strony, aby rzeczywiście tą decyzję dotyczącą ewentualnej budowy hali w takim czy innym wymiarze podjął nowy prezydent i nowa rada. Natomiast no, pytanie pozostaje takie, co możemy ewentualnie tutaj, jakie działania możemy podjąć. Powiem tak, że jesteśmy w bardzo trudnym momencie, bo zwróćmy uwagę jeszcze na jedną rzecz, mianowicie co się dzieje w ogóle w branży budowlanej. Kolejny problem. Czy rzeczywiście powinniśmy od razu tą decyzję podejmować, zwracając uwagę na poważne problemy, które dotykają tej branży od dłuższego czasu. Dotyczy to oczywiście wielu firm. Wiemy dobrze, Skanska, Budimex i tym podobnie. Rosną koszty, spada rentowność poszczególnych firm, część z nich ogłasza bankructwo, więc też trzeba się mocno zastanowić nad tym, czy ta decyzja powinna być tak szybko podjęta, biorąc pod uwagę właśnie sytuację na rynku branży budowlanej. Widzimy nawet sytuację w tej chwili, która wyszła w ostatniej chwili, dotycząca Warszawy między innymi i budowy metra. Zwróćmy uwagę, również dotyczy to branży budowlanej, tak? Problemy mają w tej chwili tak naprawdę wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, które przeprowadzają różnego rodzaju przetargi. Okazuje się, że ta kwota poprzetargowa jest znacznie wyższa niż ta oferta, która jest przedstawiana przez daną gminę, załóżmy. I to jest bardzo poważny problem, bo za każdym razem trzeba szukać dodatkowych środków finansowych w budżecie. Więc pytanie pozostaje oczywiście takie, czy za wszelką cenę należy za tą kwotę, która jest obecnie, budować halę w Mielcu, czy też szukać po prostu innego alternatywnego rozwiązania. Czy pan już ma pomysł na to inne alternatywne rozwiązanie? Powiedzmy sobie tak, że można się zastanowić też nad na przykład etapowaniem, co tutaj zostało powiedziane, tylko to etapowanie powinno być jednak przeprowadzone w dłuższym okresie czasu. Czas tutaj... minął, może jeszcze przejdziemy do tego tematu później. To teraz jeszcze o to, co zrobi, można powiedzieć, jestem trochę kukułczym jajem z tego, co wynika z panów wypowiedzi, halą sportową w Mielcu, której jeszcze nie ma. Mieszkańcy na nią czekają, ale jest wybrany wykonawca. Teraz pomysły na to pana Zdzisława Nowakowskiego z Komitetu Wyborczego Nasz Mielec. Czas. Ja jednak wrócę do tego, co już powiedziałem, do roku 2014. Wielka szkoda, że wówczas nie podjęto się modernizacji hali sportowej według projektu, który przygotował pan prezydent Janusz Chodorowski, ówczesny prezydent z ugrupowania, które mam przyjemność reprezentować. Wówczas były środki finansowe zabezpieczone na ten cel i wtedy, gdyby tą modernizację hali naprawdę według ładnego projektu uruchomiono, dzisiaj mielibyśmy halę sportową i najprawdopodobniej, panie Jacku, związany bardzo mocno jest pan ze sportem, piłkarze ręczni mieliby gdzie rozgrywać swoje mecze. Sponsorzy byliby na tej hali, ponieważ telewizja te mecze w pięknej hali sportowej by transmitowała. Niestety stało się inaczej. Zaproponowano rozwiązanie przerastające możliwości finansowe naszego miasta, ponieważ hala za 130 milionów to jest 1/3 naszego budżetu i to jest trudna sprawa, ale halę w Mielcu musimy budować. Hala w Mielcu, mieście o tradycjach lotniczych i sportowych, zdecydowanie musi być. Także uważam, że należy nieco zmodyfikować ten projekt. Pan Jacek powiedział, również pan Andrzej, o etapowości. Ja to nazywam wprost. Jeśli projekt będzie modułowy, modułowość pozwala wykonać część pierwszą dotyczącą sali sportowej, bo to jest bardziej
potrzebne nam aniżeli druga część, czyli basen. I jeśli tak by się udało zmodyfikować ten projekt, byłoby cudownie i wspaniale. Natomiast liczę się z tym, że ta hala będzie kosztowała dużo, na pewno ponad 100 milionów złotych. Hale buduje się na okres kilkudziesięciu lat. Dlaczego tylko ta część społeczeństwa, która teraz żyje i płaci podatki, ma ponosić koszty budowy hali? Kredyt należy zaciągnąć i kolejne roczniki Mielczan przez kilkadziesiąt lat, pewnie ten kredyt będą musiały spłacać. Są pewne inwestycje, które należy kredytować. Taką inwestycją jest hala sportowa. Wykorzystał pan czas, już wiemy co z halą sportową, ale dalej budujemy w mieście, bo temat, który jest ważny w każdym mieście, to nowe inwestycje drogowe. I jakie panowie chcieliby w ciągu pięcioletniej kadencji zrealizować, a zwłaszcza uwzględniając fakt, iż Zarząd Województwa Podkarpackiego wybrał nowy przebieg tak zwanej północnej obwodnicy Mielca. Drugi etap będzie przebiegał przez Trzcianę w gminę Czermin. Obwodnica będzie się zaczynać w Mielcu przy ulicy Sienkiewicza. I dalej będzie biegła przez Złotniki do Rzędzianowic. Na pewno zwiększy się ruch przy ulicy Sienkiewicza. Co panowie proponują? I teraz zaczniemy od pana Andrzeja Skowrona z Komitetu Wyborczego Nowy Mielec. Proszę. Czas start. Poważnym problemem miasta Mielca jest niewątpliwie przejazd przez miasto w godzinach przede wszystkim szczytu. Jest to bądź rano, kiedy ludzie śpieszą się do pracy, 7-8 godzina i oczywiście w granicach godziny 15-16, kiedy tak naprawdę wyjeżdża się z pracy, a sporo osób pracuje w Mielcu z powiatu mieleckiego, czyli można powiedzieć, że z takiego subregionu. Oczywiście powiem tak, że miasto, pierwsza taka najważniejsza, jeżeli chodzi o kwestie dróg. Mówimy tu o infrastrukturze drogowej. Chyba najważniejsza inwestycja w tej chwili to jest niewątpliwie musi być drugie przebicie na most. I dobrze, że ta inwestycja ma być realizowana. Natomiast, bo to odciąży niewątpliwie ruch, który w tej chwili ma miejsce na trasie Tarnów-Mielec. Natomiast co tutaj jest istotne? Ważne jest również to, że w tym całym oczywiście, w tej całej inwestycji miasto również będzie partycypować. I tutaj dochodzimy do kolejnych inwestycji, drogowych i najważniejsza z nich niewątpliwie to jest przede wszystkim wybudowanie w tym samym czasie, kiedy będzie rzeczywiście ta inwestycja drogowa realizowana, właśnie przebicie na drugi most, realizowanie inwestycji tak zwanego łącznika właśnie od ulicy Sienkiewicza biegnącą właśnie do właśnie drugiego przebicia na most, czyli tym samym jak gdyby odciążamy znowu Mielec i ten ruch wyprowadzamy na zewnątrz. To jest myślę taka najważniejsza inwestycja i zwróćmy uwagę na to, że również musimy zabezpieczyć środki do granicach w tej chwili 15 milionów przyjęte, ale nie wiadomo czy to czasami nie będzie jeszcze wyższa kwota. I oczywiście to jest jedna rzecz, ale powiem szczerze, Mielec tak naprawdę powinien w tej chwili myśleć nie o drugim przebiciu na most, tylko o trzecim. Wiemy dokładnie, jak to po prostu wygląda i trzeba tak naprawdę ruch wyprowadzać na zewnątrz. I kolejna rzecz, na którą ubolewam, to mianowicie miasto Mielec, które jest jedną z największych miast po Rzeszowie w województwie podkarpackim, do dziś nie posiada drogi krajowej. Do dziś nie posiada drogi krajowej, tylko drogi wojewódzkie i to też jak gdyby obniża pozycję miasta Mielca wobec innych miast w Polsce. A więc kolejne zadanie, lobowanie na rzecz drogi krajowej w Mielcu. To wiemy, jakie inwestycje drogowe chciałby przeprowadzić kandydat Andrzej Skowron. A teraz ciekawi nas odpowiedź pana Jacka Wiśniewskiego z Komitetu Wyborczego Razem dla Ziemi Mieleckiej. O jakich inwestycjach drogowych pan myśli, uwzględniając właśnie przebieg północnej obwodnicy Mielca? Czas start. Północna obwodnica Mielca. Proszę państwa, jest to bardzo ważny i istotny element, jeśli chodzi o komunikację miasta Mielca z pozostałymi miastami, tak jak tu było już wspomniane, z Tarnowem. Ułatwi nam to komunikację w samym mieście i przejazd do naszych stref ekonomicznych. Masa osób pracuje na obrzeżach miasta i tak jak tu zostało już wspomniane, dojazd do Mielca w godzinach szczytu jest bardzo utrudniony. Ten jedyny most, który jest na Wisłoce, jest cały czas zakorkowany, a jeszcze jak dodamy do tego remonty lokalnych dróg w mieście, jest sparaliżowane połowę miasta. Teraz mamy taki okres i taki remont właśnie jednego ze skrzyżowań przy kościele i z jednej strony, od strony osiedla Smoczka już tworzy się korek dojazdowy do centrum miasta pod szpital. Potem chcąc odbić ze szpitala przez wiadukt w centrum, mamy kolejny korek i przejazd 7 kilometrów, tak jak ja chcę się przemieścić z jednego końca miasta na drugi.
pół godziny 40 minut. To jest naprawdę bardzo dużo, natomiast w godzinach, kiedy nie ma szczytu, można przejechać w ciągu 15 minut. To jest skala tej naszej, raz, zakorkowanego tego naszego miasta, a dwa, brak tych obwodnic i tych połączeń. Obwodnica jest bardzo ważna, drogi lokalne są bardzo ważne, ale patrząc na budżet, nie do końca jestem przekonany, czy będziemy mogli zrealizować te wszystkie wydatki związane z naszymi drogami w samym mieście Mielcu. Na pewno, jeżeli będą pieniądze w budżecie, będę chciał, żeby wszystkie drogi, które będą nawet remontowane, od razu przy nich były budowane ścieżki rowerowe. Jest to bardzo ważna rzecz, żeby w mieście była spójna ścieżka, sieć ścieżek rowerowych i przede wszystkim bezpieczna, bo na tą chwilę są momenty i miejsca, w których nie ma takiej możliwości. To były pomysły na inwestycje drogowe pana Jacka Wiśniewskiego, a teraz przechodzimy do tego, co chciałby zrealizować jako przyszły prezydent być może Mielca, Zdzisław Nowakowski z Komitetu Wyborczego Nasz Mielec. Czas start. Ja się bardzo cieszę, że w kwestii dróg mówimy wszyscy bez wyjątku w Mielcu wspólnym językiem. Ja się bardzo cieszę, że udało nam się w poprzedniej kadencji zrealizować południową obwodnicę miasta Mielca ponad absolutnie jakimikolwiek podziałami. I podobnie przebiega realizacja, będzie przebiegała zapewne realizacja obwodnicy zachodniej czy północnej, różnie się określa. Ona jest niezmiernie ważna rzeczywiście dla wyprowadzenia ruchu w godzinach szczytu z Mielca, a także w sposób bardzo istotny odciąża w konsekwencji ulicę Sienkiewicza, czyli dla bardzo dużego siedla lotników jest to kapitalne rozwiązanie. Cieszę się również o tym, że mówimy tutaj o ścieżkach rowerowych, ponieważ jeśli chcemy poprawić komunikację, poruszanie się na terenie miasta, to powinniśmy wprowadzić w Mielcu zdrowy styl życia. Tym zdrowym stylem życia jest zdecydowanie poruszanie się rowerami. Ścieżek rowerowych mamy dużo, ale każda kolejna, jeśli będzie wybudowana, będzie to kapitalna sprawa. Cieszę się również, że udało się zrealizować zakupy MKS-ów ekologicznych, czyli takich, które nie generują spalin do powietrza. Dobrze byłoby, aby więcej jednak osób chciało tymi MKS-ami w Mielcu jeździć, a by zmniejszyć ruch samochodami osobowymi, to tak, żeby poprawiło nieco sytuację na naszych mieleckich drogach. No i pewnie w tym temacie dotyczącym generalnie drogownictwa, dróg, niezmiernie istotne są parkingi. Parkingi, których po prostu brakuje. W każdym mieście brakuje, także w Mielcu brakuje, w Rzeszowie brakuje. Były pewne problemy z zaparkowaniem tutaj samochodu koło Radia Rzeszów. Natomiast myślę sobie, że pewnie dobrym pomysłem dla miasta Mielca byłoby wybudowanie parkingów wielopoziomowych, na przykład obok Urzędu Miasta Mielca oraz Starostwa Powiatowego, a także pomysł na tak zwane zielone parkingi, o wiele tańsze, parkingi, które nie wymagają odprowadzania wód deszczowych, ponieważ woda wsiąka bezpośrednio w podłoże. Dziękuję bardzo. Pan znowu zmieścił się w czasie, a tutaj przejdziemy do kolejnego tematu, bo pan jakby już ten temat rozpoczął, zdrowy styl życia. No i teraz temat, który interesuje wielu Mielczan, to kwestia czystości powietrza, co wpływa na zdrowie mieszkańców. Znamy zdanie tysięcy Mielczan na temat zanieczyszczeń wydobywających się ze strefy z zakładów przemysłowych Mielcu, ale zbliża się zima, smog się spotęguje z powodu używania złej jakości opału. Jakie w tym temacie mają panowie plany? I wracam tutaj do wypowiedzi w kolejności alfabetycznej i teraz wypowiedź zacznie pan Zdzisław Nowakowski z Komitetu Wyborczego Nasz Mielec. Rzeczywiście czyste powietrze w ostatnim czasie zdominowało dyskusję w naszym mieście. Mnie osobiście bardzo cieszy, że ten temat bardzo mocno został podniesiony przez mieszkańców miasta Mielca, czyli ten społeczny, obywatelski protest spowodował pewnie nawet i to, że pewne zmiany w ustawie nastąpiły, w której w bardzo istotny sposób zawyżono parametry dotyczące szkodliwych substancji, zabraniania emitowania szkodliwych substancji do powietrza. Jeśli mówimy o czystym powietrzu, to jest to rzeczywiście temat adresowany do nas wszystkich, do przedsiębiorców, aby jednak przestrzegali wszystkich norm i tu jako prezydent przyszły prezydent, dla niego powinien być to temat priorytetowy, aczkolwiek chcę zwrócić uwagę, że tutaj istotnymi instytucjami wspierającymi prezydenta w tym działaniu powinien być wojewódzki inspektor ochrony środowiska, bo on generalnie za to odpowiada. Aby jednak być pewnym, że emisja szkodliwych substancji do powietrza jest utrzymywana na minimalnym poziomie, musi być zaprowadzany w Mielcu, w przypadku niektórych firm, tak zwany stały monitoring, bo tylko on gwarantuje, że w określonych godzinach nie będzie do powietrza
wpuszczanych zbyt dużo tych substancji. Ale ważne dla czystości powietrza, dla naszego zdrowia jest również to, aby być może jednak kontynuować to, co zostało rozpoczęte w poprzedniej kadencji, czyli zaopatrzenie mieszkańców Mielca w zdrową wodę. W okolicy Mielca na Biesiadce już pewne odwierty były robione. Mamy wodę czwartorzędową, czyli najczystszą. Jeśli udałoby się rzeczywiście taką inwestycję przeprowadzić, dla zdrowia miałby to istotne znaczenie. Jeśli chodzi o zdrowie, to oczywiście wszystkie MKS, który ma nowy tabor, także wpisuje się w tą strategię jakości życia, zdrowego życia, ale także zdrowe życie poprzez sport, poprzez ruch, o ścieżkach rowerowych mówiliśmy, a także o obiektach sportowych, hala sportowa, boiska, tereny przeszkolne, sale gimnastyczne itd. itd. I tak dalej. To teraz jakie pomysły na czyste powietrze w mieście ma kolejny kandydat, tym razem Andrzej Skowron z Komitetu Wyborczego Nowy Mielec, Andrzeja Skowrona. Jeśli chodzi o czyste powietrze, oczywiście każdy mielczanin chciałby tym czystym powietrzem oddychać. Także również tutaj przychylam się do wcześniejszej odpowiedzi, że myślę, że to takie oddolne oddziaływanie rzeczywiście społeczności lokalnej spowodowało to, że między innymi politycy zajęli się poważniej tematem czystego powietrza. Natomiast jeśli chodzi o samo miasto, samego prezydenta, Radę Miejską, powiedzmy sobie tak, że w zakresie tego czystego powietrza, chociaż bardzo byśmy chcieli, żeby to czyste powietrze było, no nie mamy takich po prostu narzędzi bezpośredniego jak gdyby oddziaływania. W pośredni sposób możemy oddziaływać na przepisy, możemy oddziaływać na ustawy, które są tworzone. Możemy również w pewien sposób wywierać naciski na Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, aby przeprowadzał częściej kontrolę, jeśli chodzi o samodzielną strefę ekonomiczną, jeżeli chodzi o funkcjonujące tam zakłady. W ramach tego oczywiście jedynie na co mamy wpływ, to staranie się właśnie o ten stały monitoring powietrza, aby mieszkańcy wiedzieli, jaka jest sytuacja, jeżeli chodzi o zanieczyszczenie w Mielcu, każdego dnia ewentualnie, o danej godzinie. Natomiast drugi temat z tym związany to jest tak zwana emisja nie czysto przemysłowa, ale tak zwana niskoemisyjna. Mówimy tutaj oczywiście o tym zanieczyszczeniu, z którym będziemy mieć za chwilę do czynienia. Za chwilę się z nim zetkniemy. Akurat jest to okres grzewczy, który przed nami. I to jest kolejny problem. Pytanie, w jakim kierunku tutaj powinniśmy pójść. Czy tylko i wyłącznie termomodernizacja budynków, tylko i wyłącznie wymiana kotłów, czy może iść po prostu iść tutaj trochę w inną stronę. Na przykład jeśli chodzi o domy jednorodzinne, osiedla jednorodzinne, spróbować po prostu dokonać po prostu przyłączy, podpiąć to do głównej sieci MPC-u w Mielcu. Oczywiście pytanie jest tutaj o te środki finansowe, czy takie środki jest w stanie miasto, spółka sama wygospodarować, czy możliwe jest ewentualnie to, że takie środki może w przyszłości pozyskać na przykład ze środków zewnętrznych, na przykład Mieleckie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, aby po prostu pójść w tym kierunku. Byłoby to też konkretne rozwiązanie. To były pomysły pana Andrzeja Skowrona na czyste powietrze, na poprawienie jakości powietrza w mieście Mielcu. A teraz jesteśmy ciekawi, co Jacek Wiśniewski z Komitetu Wyborczego Razem dla Ziemi Mieleckiej chce zaproponować mielczanom w tym temacie. Czas start. Widzę, że wszyscy panowie cały czas powtarzają o monitoringu powietrza i ja z tym zgadzam się w 100%, że ten monitoring ciągły, stały, z pełną informacją dla społeczeństwa jest nam bardzo potrzebny. Powiem tak, pełny monitoring powietrza to nie wszystko. My pójdziemy troszkę szerzej. Chcielibyśmy monitorować stan gleby i stan wody, nie tylko w mieście Mielcu, ale też chcielibyśmy dojść do porozumienia z ościennymi gminami, tak żebyśmy nawiązali wspólnie współpracę, bo zanieczyszczenie powietrza to nie jest tylko sam Mielec, tylko też jest i okolica, i tereny przyległe. Więc tutaj proponuję i zwrócę się do ościennych gmin o to, żebyśmy nawiązali współpracę w sprawie tego stałego monitoringu nie tylko powietrza, ale i wody, i gleby. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o okres grzewczy. Proszę Państwa, przede wszystkim edukacja. Cały czas w naszym społeczeństwie jest taka no niepisane przyzwolenie, że wrzucę, co to jest, jeżeli tylko ja spalę, załóżmy, niepotrzebne rzeczy, ubrania, czy kupię ten węgiel tańszy. Nie, musimy edukować i już na etapie szkół i potem też na etapie osób starszych, czyli przez rady osiedla i mówić cały czas o tym, że to jest szkodliwe.
Kolejną rzeczą, którą planujemy, to zadbanie o tereny zielone, jeśli chodzi o miasto Mielec. Chcemy zwiększyć ilość nasadzeń, tak żeby stworzyć tą barierę ochronną dla tych wszystkich zanieczyszczeń. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest sadzenie żywopłotów wzdłuż dróg, tak żeby pochłaniały szkodliwą emisję spalin samochodów. Do tego wszystkiego planujemy, bo to jest proces długofalowy. Natomiast to, co możemy zrobić teraz i już, to wprowadzić w żłobkach i w przedszkolach filtry świeżego powietrza. Mogę zdanie jeszcze? Tak, oczywiście, tak, żeby proszę. Poprawić jakość powietrza dla tych naszych maluchów, bo doskonale sobie zdajemy sprawę z tego, że są dni w Mielcu takie, że kiedy musimy zamykać okna, a dzieci nie mogą wyjść na spacer, bo emisja jest przekroczona. I nie tylko dzieci z przedszkoli. A teraz jeszcze tak może podsumujemy to. Wiadomo, że panowie składają obietnice, ale te propozycje panów mogą być trudne do wykonania i zrealizowania, jeżeli Rada Miasta będzie wam nieprzychylna. Jak ten problem zamierzacie rozwiązać? I tutaj zacznę od pana Jacka Wiśniewskiego z Komitetu Wyborczego Razem dla Ziemi Mieleckiej. Powiem tak, to jest dosyć, może nie tyle, że trudny problem, ale skomplikowany, żeby dotrzeć do wszystkich radnych, żeby współpracować razem, przekonać ich, że Mielec to jest nasze wspólne dobro, bez względu na przynależność partyjną, jakieś niesnaski czy ewentualne inne ugrupowania. Chciałbym, żeby wszyscy mielczanie zobaczyli, że Mielcem kieruje osoba, która potrafi zjednać 23 radnych, którzy są z różnych ugrupowań, żeby wskazał im drogę, którą należy podążać, tak żeby nie było niepotrzebnych nieporozumień i utarczek. Każdy pomysł należy wysłuchać, każdy pomysł należy przeanalizować i każdy pomysł należy omówić i nie wychodzić z założenia nie, bo nie. To przy ostatniej kadencji bardzo często obserwując życie naszych radnych i pracę naszych radnych, zauważyłem, że pomysły, które nawet były świetne, spotykały się z twierdzeniem nie, bo nie, bo to nie jest nasz pomysł. Chciałbym uniknąć tego typu sytuacji, chciałbym przejść do merytorycznej dyskusji, przedstawić argumenty za i wysłuchać wszystkich argumentów przeciw, tak żeby dojść do wspólnego porozumienia, do wspólnego wniosku, bo wszyscy dbamy o Mielec i wszyscy odpowiadamy za Mielec. Tak będzie współpracował. Oczywiście w przypadku, kiedy Rada będzie nieprzychylna miasta. Tak, kiedy będzie nieprzychylna, wtedy na pewno będzie trzeba użyć wielu argumentów, żeby jednak przekonać do swojej osoby, do swoich pomysłów i nawiązać tą współpracę, tak żeby ta współpraca była płynna. To teraz jestem ciekawa i pewnie mielczanie są ciekawi, jak Andrzej Skowron z Komitetu Wyborczego Nowy Mielec Andrzeja Skowrona chce przekonać być może nieprzychylną Radę Miasta, która zostanie wybrana w najbliższych wyborach samorządowych. Wszystko zależy oczywiście od tego, jaki układ się wytworzy po samych wyborach, po 21 października. Natomiast no, powiedzmy sobie szczerze, że w wyborach uczestniczą z jednej strony komitety wyborcze wyborców, z drugiej strony komitety wyborcze partii politycznych. I tu jest, myślę, poważny problem już na samym wstępie, z tego względu, że powinniśmy w ramach właśnie wyborów samorządowych, nawet jeżeli posiadamy przynależność partyjną, jeżeli startujemy jako partia polityczna do wyborów samorządowych na szczeblu gminnym, mówimy tutaj o szczeblu gminnym, to proszę Państwa, uważam, że dla dobra właśnie wspólnoty lokalnej, dla dobra społeczności lokalnej, dla dobra w ogóle rozwoju miasta Mielca, powinniśmy odrzucić właśnie tą politykę, która załóżmy jest uprawiana gdzieś tam wyżej w Warszawie. Niech tam będzie uprawiana, ale tutaj na miejscu, na szczeblu lokalnym nie powinniśmy tej polityki uprawiać. Powinniśmy tak naprawdę jednoczyć swoje siły, myślę tutaj o prezydencie i o Radzie, w zakresie przede wszystkim szukania porozumienia, konsensusu dotyczącego ewentualnych spraw, które należy w przyszłości szybko w miarę rozwiązać. Mówimy tutaj o inwestycjach, przedsięwzięciach, różnego rodzaju innych działaniach, gdzie wydaje mi się, że konsensus jest po prostu możliwy wypracować, aby dążyć przede wszystkim do jednej rzeczy. Nie do kłótliwości, nie do konfliktów, ale przede wszystkim do tego, aby to miasto mogło naprawdę bardzo dobrze prosperować, funkcjonować, a to przyczyni się oczywiście do rozwoju miasta Mielca, bo tak naprawdę ta zgoda buduje również i miasto, a niezgoda rujnuje. No pan jako obecny radny, łatwo jest namówić do konsensusu radnych.
Coś nie dodać? Jest łatwo, ale powiedzmy sobie szczerze, że trzeba próbować takie działania podejmować i trzeba rozmawiać. Ja myślę nawet, że nie w taki sposób urzędowy, ale może bardziej taki sposób troszkę luźny. Ja to nieraz tak zażartowałem, nawet, że można nawet przy piwie siąść i po prostu na te tematy porozmawiać. Może łatwiej tutaj dojść do jakiegoś konsensusu niż tak naprawdę sposób urzędowy, kiedy siedzimy przy jakimś wielkim stole, krzesła, urzędnicy do tego i tym podobnie. To jest naprawdę do niczego niepotrzebne. Czyli rada na luźno po godzinach. A jak Zdzisław Nowakowski z Komitetu Wyborczego Nasz Mielec chce przekonać być może nieprzychylną radę miasta po wyborach samorządowych, gdyby został prezydentem Mielca? Panie Andrzeju, te luźne spotkania przy piwie po godzinach to dobry pomysł, bo rzeczywiście to łagodzi obyczaje. Mam porównanie. Przez 3 kadencje byłem przewodniczącym Rady Miejskiej, kiedy podsumowałem każdą kolejną kadencję jako przewodniczący, zwracam uwagę, że mimo różnic wśród radnych była ta część rady, która sprawowała władzę i ta część rady, która była w opozycji. Myśmy jednak potrafili ponad podziałami rozwiązywać wiele bardzo trudnych spraw i rozmawialiśmy tak długo przekonywaliśmy się, aby znaleźć wspólne rozwiązanie dla dobra naszego miasta. I mógłbym podać wiele bardzo dużych inwestycji, które wtedy były zrealizowane właśnie na zasadzie tego konsensusu i oczyszczalnia ścieków, i budowa stadionu sportowego, i sale gimnastyczne, i drogi lokalne. Dało się to zrobić, zatem wierzę, że jeżeli tematy są poważne i ważne dla mieszkańców, na pewno wspólny konsensus w drodze dyskusji, rozmawiania, słuchania siebie wzajemnie możemy znaleźć, ale do tego, gdybym był prezydentem, chciałbym jednak budować społeczeństwo obywatelskie, a zatem tak jak w przypadku powietrza udało się tak mocno nagłośnić temat, że wręcz prawo jest zmieniane z tego powodu. Mamy przecież Radę Osiedli. My zawsze z Radami Osiedli dyskutowaliśmy podwyżki na przykład cen wody. Mamy spotkanie z mieszkańcami, mamy forum organizacji pozarządowych, mamy Radę Seniorów, jakże ważna grupa w Mielcu, ponieważ każde miasto tego typu jak Mielce, w ogóle starzejemy się, zatem seniorów przybywa. Mamy Klub Młodych Liderów, mamy Młodzieżową Akademię Miasta i generalnie mamy mieszkańców, których przyjmujemy w urzędzie. A zatem to są te momenty, kiedy należy dyskutować i na sesji wśród radnych używać argumentów. Tego po prostu chcą mieszkańcy. Pewnym błędem tej rady w moim przekonaniu było to, że było zbyt dużo populistycznych pomysłów i zbyt słabo pilnowano budżetu. Zbyt dużo naprawdę potrzebnych zadań zostało zrealizowanych, chociaż zwrócę uwagę na dużo terenów dla dzieci, placów zabaw stworzonych. Jak tu akurat jest to przykład bardzo pozytywny, ale niestety zbyt dużo pieniędzy na te wszystkie zadania poszło i z tego powodu ten budżet był zadłużony. Zatem w tej dyskusji jednak priorytety są ważne, przekonywanie się wzajemnie do siebie, do tego, co jest najważniejsze. Pozwoliłam panu Zdzisławowi Nowakowskiemu na trochę dłuższą wypowiedź ze względu na to, że wcześniej nie wykorzystał swojego czasu w pełni. Tak też to potraktowałem. Dziękuję bardzo. A teraz nadszedł czas na pytania zadawane bezpośrednio przez jednego kandydata do wybranego kandydata. Będzie też czas na ad vocem, jeżeli będzie kandydat zadawający pytanie chciał odpowiedzieć. I zaczniemy tutaj od kolejności alfabetycznej. Poproszę, czy pan Zdzisław Nowakowski z Komitetu Wyborczego Nasz Mielec chce do dwóch pozostałych albo do jednego z dwóch pozostałych kandydatów zadać jakieś pytanie, chce mu zadać? Zastanawiałem się nad pytaniami, ale uznałem, że tak naprawdę moje hasło wyborcze jest łączyć, a nie dzielić, a zatem wspólnie z moimi kontrkandydatami szukać rozwiązań pozytywnych dla miasta Mielca, dlatego wcale nie chcę ich prowokować bardzo trudnymi pytaniami. Nie mam takiego zamiaru. Myślę sobie, że prowadziliśmy tutaj dzisiaj bardzo taką fair, tak jak w sporcie jest fair debatę i bardzo mnie to cieszy. Ale mimo wszystko pytania, które pewnie bym sobie także zadał. Pan Andrzej sformułował... Aha, bo to 30 sekund. To proszę zadać pytanie, tak? Dobrze. Pan Andrzej gdzieś kiedyś podał taką informację, że należy przy dużych inwestycjach tworzyć partnerstwo publiczno-prywatne. Na przykład w przypadku hali sportowej. Byłoby to możliwe, czy też nie? Bo ja mam pewne wątpliwości. Znaczy, myślę, że warto byłoby spróbować. Zwróćmy uwagę na to, że... Znaczy, odpowiadam już, tak? Tak, oczywiście. Okay. Znaczy, zwróćmy uwagę na to, że ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym funkcjonuje u nas w Polsce. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, że jeśli chodzi o samorządy, to dość rzadko z tego korzystają. Z tego, co zwróciłem tak naprawdę uwagę, to z tej ustawy korzystają przede wszystkim duże aglomeracje miejskie. Tam jest łatwiej znaleźć po prostu tych partnerów, takich, mówimy tutaj o poważnych partnerach gospodarczych, które zdecydowane byłyby do tego, aby
partycypować po prostu w kosztach przy jakichś dużych inwestycjach. Ale z drugiej strony no, mamy tę ustawę, więc może warto po prostu z niej spróbować. To narzędzie w ogóle tak naprawdę nie było wykorzystywane przez również samorząd, jeśli chodzi o miasto Mielec, na przykład w ostatniej kadencji. Nie mówiono o tym. Być może jest to jakieś rozwiązanie. Tym bardziej, że powiem tak, obserwuję również, jak tego typu rozwiązania, a myślę o tej ustawie, funkcjonują na przykład w państwach Europy Zachodniej. Zwróćmy uwagę na to, że w wielu samorządach Europy Zachodniej takie inwestycje typu dotyczące kultury, dotyczące sportu, dotyczące rekreacji, to są wspólnymi siłami budowane. Z jednej strony samorząd, z drugiej strony właśnie partnerstwo publiczno-prywatne, czyli te podmioty prywatne, firmy poszczególne, które angażują się w daną inwestycję. Natomiast no, pytanie pozostaje takie. Rzeczywiście, ja też zadałem taki pewnego rodzaju znak zapytania. Być może warto rozpatrzyć sprawę pod tym kątem. Być może warto przeprowadzić taką analizę tutaj rynku lokalnego czy subregionalnego, czy jesteśmy w stanie jakieś inwestycje czy zadanie realizować w ramach właśnie tej ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Panie Zdzisławie, czy pan chce ad vocem do tej wypowiedzi coś? Nie, to oczywiście potwierdzam opinię, że im jest mniejsza miejscowość, tym trudniej jest partnerstwo publiczno-prywatne tworzyć. Zadałem to pytanie w kontekście budowy hali sportowej, natomiast w dużym mieście, jeśli budujemy wielkie stadiony, hale sportowe jest łatwiejsze, bo taki obiekt może pełnić różnorakie funkcje. Tak, to musi przynosić pewien dochód, bo kto wchodzi prywatnie ze swoimi pieniędzmi, no to chce z tego mieć jakąś korzyść. To jest ta wielofunkcyjność. Dokładnie, jest to dosyć trudne w przypadku miasta Mielca i to trzeba sobie wyraźnie powiedzieć. Tak. Wiem, że jest trudne, to teraz poproszę kolejnego kandydata. Tutaj skorzystam znowu z kolejności alfabetycznej. Czy pan Andrzej Skowron z Komitetu Wyborczego Nowy Mielec Andrzeja Skowrona chce któremuś z panów zadać pytanie? Jeżeli jest taka możliwość, no to takie pytanie mogę zadać. Ja może do mojego kandydata, pana Jacka Wiśniewskiego, takie pytanie. Gdyby został prezydentem miasta Mielca, jakie inwestycje, jakie przedsięwzięcia chciałby realizować w mieście w pierwszej kolejności? Oczywiście oprócz samej hali sportowej. Proszę odpowiadać. Okej, pierwszą kolejnością i to jest budowanie przedszkola na osiedlu Smoczka, szkoła podstawowa numer 11 po przeprowadzeniu reformy, no pęka w szwach, jest coraz więcej dzieci, niedługo dojdzie do tego, że w tej szkole będzie zmianowość, a w tej szkole jest filia przedszkola numer 20, więc podstawową rzeczą i bardzo pilnym tematem to jest budowa przedszkola na osiedlu Smoczka. Kolejnymi inwestycjami gdzieś zostało zapomniane. Mieliśmy również reformę oświaty. Powstały dwie nowe szkoły podstawowe, a przy tych szkołach podstawowych nie mamy placów zabaw. Czyli przy szkole podstawowej numer 8 i szkole podstawowej numer 7 nie mamy placu zabaw. A jest to niezbędne, jeśli chodzi o pracę z dziećmi. To są takie kluczowe inwestycje, które należy wykonać. Bardzo mocno się przyglądam też naszemu Domu Kultury. Powiem szczerze, że Dom Kultury, jeśli chodzi o sprawę techniczną, jest, no, powiem wprost, w opłakanym stanie i naprawdę trzeba teraz znaleźć wiele środków i pieniędzy na to, żeby ten Dom Kultury wyremontować i żeby wszystkie pomieszczenia, które są w Domu Kultury, były funkcjonalne i dobrze zagospodarowane. Kolejnym etapem, jeżeli oczywiście fundusze nam pozwolą, a powiem tak, jest przygotowanie projektu pod halę sportową połączoną razem z filią Domu Kultury, salę sportową. Czy proszę mogę? Skończyć, tak, rzeczywiście. Tak, dziękuję. Salę sportową na osiedlu Borek. To jest jedyne osiedle, które nie posiada hali sportowej w Mielcu. Jest bardzo duże zainteresowanie. Młodzież się chce ćwiczyć, mieszkańcy chcą korzystać również z tego obiektu. I na tym osiedlu mamy również filię Domu Kultury, która jest przy Zespole Szkół Ogólnokształcących. Ten Dom Kultury się rozrasta. Naprawdę cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Jest bardzo dużo młodzieży, dzieci, a do tego wszystkiego kolejna grupa chce korzystać z tego Domu Kultury. To są seniorzy, którzy też na tym osiedlu potrzebują miejsca spotkań, potrzebują takiego miejsca, w którym ewentualnie mogliby usiąść i porozmawiać przy kawie, poczytać gazetę. I tu kropka na pomysły na inwestycje. Czy pan Andrzej Skowron chciałby ad vocem coś do tego, co powiedział pan Jacek Wiśniewski, zaproponował? Dziękuję bardzo za odpowiedź. No to
chodziło mi przede wszystkim o to, pytam, dlaczego te inwestycje pytam, bo naprawdę będzie poważnym problemem dla nowego prezydenta zderzenie się z rzeczywistością, mówię tutaj o finanse przede wszystkim miasta. I stąd trzeba bardzo mocno rozważać, bardzo mocno stawiać sobie priorytety, które zadania rzeczywiście trzeba wykonać w pierwszym rzędzie i skąd ewentualnie na to pozyskać środki, tak? Czy wystarczy nam tych środków, które będziemy mieli do dyspozycji w ramach realizacji tej wielkiej inwestycji, jaka jest hala sportowa, gdyby rzeczywiście była ona realizowana? To ad vocem, a teraz w ostatniej, na końcu pan Zdzisław, pan Jacek Wiśniewski z Komitetu Wyborczego Razem dla Ziemi Mieleckiej. Teraz czy komuś, któremuś z panów chce pan zadać pytanie? Jeżeli tak, to któremu? Tak, chciałbym zadać panu Zdzisławowi Nowakowskiemu, bo tak przeanalizowałem program wyborczy i jeden temat mnie bardzo tak zainteresował może inaczej, zadam pytanie, a potem po odpowiedzi będziemy mogli podyskutować na ten temat. Ewentualnie ta odpowiedź będzie na tyle wyczerpująca, że nie będzie. Zapewnienie wakacyjnej opieki dla uczniów szkół podstawowych oraz całodziennej świetlicy dla najmłodszych. To mnie bardzo, bardzo interesuje i tak powiem szczerze, no też z funkcji tego, że jestem dyrektorem szkoły, pedagogiem, chciałbym się dowiedzieć na ten temat. Pan Jacek jest także dyrektorem szkoły. Ja również jestem związany z edukacją. Ten pomysł nasz nie pojawił się przypadkowo. Generalnie wiem o tym, że w okresie wakacji wiele młodych rodzin ma bardzo poważne problemy, jeśli chodzi o opiekę nad dziećmi. Nie mówimy o przedszkolach, tylko mówimy o szkole. Szkoła wówczas nie pracuje. Chcielibyśmy zatem, aby pierwszy miesiąc, lipiec, był tak zorganizowany, by dzieci mogły uczęszczać do szkoły. Pod opieką znajdowałyby się nauczycieli, którzy, panie Jacku, otrzymywaliby dodatkowe wynagrodzenie, ponieważ byłaby to ich dodatkowa praca. Natomiast jeśli mówimy o tak zwanym wyżywieniu, to oczywiście wyżywienie byłoby ze strony tych rodziców płatne. Natomiast sama opieka ze strony nauczycieli w szkole byłaby tym dzieciom zagwarantowana, co wielu młodym mamom, młodym rodzicom pozwalałoby w okresie wakacji po prostu spokojnie pracować. Taki jest nasz pomysł. Chce pan coś odpowiedzieć na propozycję? No tak, mam jedno takie pytanie, bo pan Zdzisław wspomniał, że nauczyciele mieliby zapłacone za okres wakacyjny. Nauczyciele w okresie wakacyjnym mają realizować, muszą przebywać na urlopie. I teraz ze strony technicznej, czy dyrektor będzie musiał zatrudnić dodatkowe osoby, czy ewentualny jest jakiś inny pomysł? Bo panie Jacku, nauczyciel ma 6 tygodni wakacji, okres wakacyjny to 8 tygodni. Myślę sobie, że każdy z nauczycieli za dodatkowe wynagrodzenie przez 2 tygodnie pewnie chętnie również nie tylko ze względów finansowych, ale pewnej ważnej misji do spełnienia, podjąłby się takiego obowiązku. I tutaj zakończę tą dyskusję, okay, bo ważny punkt naszej debaty na koniec, bo każdy z panów ma teraz 30 sekund na apel o udział w wyborach i poparcie dla samego siebie. I tutaj zacznę od kolejności znów alfabetycznej, od pana Zdzisława Nowakowskiego z Komitetu Wyborczego Nasz Mielec. Przepraszam, ile sekund? 30. Szanowni państwo, udział w wyborach to nasz obywatelski obowiązek. To od państwa będzie zależało, kogo wybierzecie do Rady Miasta, a także kogo wybierzecie na prezydenta. Zdecydowałem się kandydować, ponieważ mam duże doświadczenie w pracy w samorządzie. Rozumiem i czuję potrzeby grup wiekowych, wszystkich grup wiekowych, tych, którzy się uczą, pracują, dożywają sędziwego wieku, kobiet i mężczyzn. Mam pomysły na zarządzanie tym miastem, korzystając ze swojego doświadczenia. Umiem słuchać. Uważam, że mogę dobrze pełnić swoje obowiązki. Proszę państwa o to, byście uczestniczyli w wyborach 21 października. Teraz poproszę o 30 sekund Andrzeja Skowrona z Komitetu Wyborczego Nowy Mielec. Andrzeja Skowrona. Szanowni państwo, przed nami wybory samorządowe 21 października. Zachęcam wszystkich, bez względu na wiek, młodych, w średnim wieku, starszych, do pełnej mobilizacji, do udziału w wyborach samorządowych. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę decydujemy o przyszłości gminy. A myślę, że z tą gminą każdy z nas się utożsamia, bo każdy w niej mieszka i chciałby, aby ta gmina się rozwijała. W związku z tym zachęcam do głosowania. Teraz 30 sekund dla Jacka Wiśniewskiego z Komitetu Wyborczego Razem dla Ziemi Mieleckiej. Szanowni państwo, przez całe życie podejmowałem nowe wyzwania. Byłem aktywny jako trener, nauczyciel,
kurator społeczny i dyrektor. Aktywność i dokonywanie mądrych i dobrych zmian jest w moim kodzie DNA. Teraz kolejny krok i kolejne wyzwanie – bycie prezydentem miasta Mielca. Mielec zasługuje na gospodarza, który jest mielczaninem, zna to miasto od podszewki, widzi jego możliwości i zagrożenia. Jako prezydent chcę mieć wpływ na rozwój naszego miasta. Chcę wykorzystać swoje doświadczenie i potencjał ludzi, którzy razem ze mną chcą budować Mielec. Zapraszam Państwa na wybory na 21 października. Jacek Wiśniewski. A ja dziękuję za udział w debacie dla kandydatów na prezydenta Mielca. Przypomnę, w naszym studiu Polskiego Radia Rzeszów byli Zdzisław Nowakowski z Komitetu Wyborczego Nasz Mielec, Andrzej Skowron z Komitetu Wyborczego Nowy Mielec Andrzeja Skowrona. Dziękuję bardzo. I Jacek Wiśniewski z Komitetu Wyborczego Razem dla Ziemi Mieleckiej. Dziękuję. Do widzenia, mówi Małgorzata Iwanicka. Jutro po godzinie 11 zapraszam na debatę dla kandydatów na prezydenta Rzeszowa. Wybory samorządowe 2018. Debata wyborcza.